Słonecznej pogody na weekendowym szlaku życzy sponsor programu. Kolej Linowa Czantoria z Ustronia. Dziś w kalendarzu dzień spadających liści, a tych pojawi się sporo, bo przed nami bardzo wietrzna noc. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na magazyn Meteo. Dziś przez cały dzień na niebie królowało słońce. Pojawiły się chmury, ale na szczęście nie przyniosły one opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskazywały 15 stopni w Bielsku-Białej, 14 w Katowicach i tyle samo 14 stopni w Częstochowie. Najbliższa noc czeka nas pogodna, pojawią się pojedyncze chmury, bez opadów deszczu, ale niestety, tak jak mówiłam na początku, będzie bardzo wietrznie. Chwilami prędkość wiatru może dochodzić do 100 km na godzinę, co sprawi, że temperatura odczuwalna będzie odrobinę niższa. Termometry pokażą 11 stopni w Bielsku-Białej, 12 w Katowicach, 10 w Częstochowie. Jutro na północy województwa sporo słońca, pojedyncze chmury, brak opadów deszczu, ale podobnie jak noc z bardzo silnym wiatrem, chociaż jego prędkość odrobinę się obniży i maksymalnie będzie dochodzić do 60 km na godzinę. Na termometrach 15 stopni w Kłobucku, Częstochowie i tyle samo w Myszkowie i w Zawierciu. Ten sam scenariusz pogodowy pojawi się w centrum. Na niebie sporo słońca, niewielkie zachmurzenie, wietrznie. Najcieplej w Raciborzu, Rybniku i Gliwicach 17 stopni, 16 w Tychach, 15 w Tarnowskich Górach, Katowicach i Sosnowcu. Na południu regionu słonecznie, wietrznie, no i odrobinę chłodniej. Najniższe temperatury pokażą termometry w Bielsku-Białej i Żywcu. Będzie to 14 stopni, 16 w Cieszynie. Jutro przez cały dzień ciśnienie będzie rosło i w południe wyniesie 980 hektopaskali. Biometr obojętny. Teraz czas sprawdzić, co czeka nas w kolejnych dniach, a tutaj dobre wiadomości, bo temperatury będą odrobinę wyższe. Spójrzmy na nasze mapy. Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym, na termometrach 22 stopnie. W niedzielę bardzo podobnie, na niebie pojedyncze obłoki, a na termometrach 23 stopnie. Teraz czas sprawdzić, jakiej jakości powietrzem będziemy oddychać. Czas na ekoprognozę. Spójrzmy na nasze mapy, a tutaj widzimy na obszarze północnym, w okolicach Częstochowy i w centrum bardzo dobra jakość powietrza. Na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich odrobinę gorsza jakość powietrza, ale nadal dobra. Na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru, no i oczywiście zapraszam na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia! Słonecznej pogody na weekendowym szlaku życzę sponsor programu. Kolej Linowa Czantoria z Ustronia.